my i Arget Ben Stal Ostrów Wielkopolski nie rozegraliśmy meczu w tym sezonie, ale za to grała Asoka Arka Gdynia, która jest naszym najbliższym przeciwnikiem. Czy po ich spotkaniu z Legią Warszawa zebraliśmy odpowiednią ilość materiału do analizy? Materiału do analizy jest sporo, nie tylko po tym meczu, bo mamy jeszcze materiały z meczów sparingowych. Bardzo dobrze Arka grała pierwsze trzy kwarty w Warszawie, trochę ich gra posypała się w trzeciej kwarcie, dlatego analiza jest, właśnie analizujemy tą dobrą część gry. Przygotowujemy się też na ewentualną obecność Filipa Dylewicza, którego nie było w pierwszym meczu. Artur Gronek powtarza, że ten zespół jest jednym z najlepiej pracujących zespołów w jego karierze. Jakie jest trenera uczucie po przepracowaniu okresu przygotowawczego? Jest tu grupa ludzi bardzo świadomych tego, po co tutaj są i dlaczego tutaj są. Wiadomo, są lepsze treningi i gorsze treningi. Tych lepszych jest bardzo dużo, te gorsze zdarzają się rzadziej, dużo rzadziej. Myślę, że zespół wykazuje dużą chęć do pracy. Zobaczymy w praniu, jak to będzie, bo liga zweryfikuje, jak przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy. Na pewno będzie początek bardzo nerwowy, bo to z doświadczenia wiem, że tak jest, inauguracja, nowa grupa ludzi. Będziemy bacznie się przyglądać temu, jak poszczególni gracze i jak zespół reaguje na tą nową bądź co bądź sytuację. Drugi termin zbyt gorszy. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jakiego Kubę Niedzieła zobaczyłem w sezonie 2021-2022? Ciężko jest powiedzieć, w jakiej formie, bo jeszcze tak naprawdę nie zagraliśmy żadnego meczu. Ale na pewno będzie to walczący Kuba Nizioł, bijący się o każdą piłkę i starający się dołożyć cegiełkę do zwycięstw zespołu. Pytałem o to już trenera Skibę, ale chcielibyśmy poznać też twoje zdanie na ten temat. Czy to, że Asoka Arka Gdynia ma za sobą swój pierwszy mecz, będzie dla nas przewagą? Myślę, że nie ma to większego znaczenia. Przygotowujemy się do każdego meczu tak samo. Nieważne, czy jest to aktualny mistrz Polski, czy ostatnia drużyna tam gdzieś, powiedzmy, z tamtego sezonu, która skończyła na końcu tabeli. I nie ma to dla nas większego znaczenia. My troszczymy się o swoją grę, chcemy narzucić swoje warunki i to gdzieś tam, co Arka pokaże, no to zależy generalnie od nich. Przyzwyczailiście się już do mnie, że zapraszam was za każdym razem na mecz, ale mam tu nowego zawodnika, który chciałby was zaprosić, więc zapraszam. Chciałbym wszystkich zaprosić przez telewizory. Trzymajcie na nas mocno kciuki, nasz pierwszy mecz. Sobota 15:30, Emocje TV. Dobrze mu poszło.